Ten ziomal jest naprawdę mega kocurem na Katarinie. Jest to typowa chińska Katarina, czyli skacze, wszystkich zabija, no i totalnie robi rozpierdol. Jak zobaczycie, co on robi, no to jest naprawdę do perfekcji czysty na tym czempionie. A wiem, że wielu z was jest wielkim fanatykiem tego właśnie ludzika, no bo czasami można fajne playsy rozegrać. Co Aiki, ale nie wiem, jak się wymawia jego nick. Naprawdę, coś nie coś potrafi na tym bohaterze. No i teraz zobaczmy sobie, jak on w nowym już sezonie, raczej w presezonie, radzi sobie na Katarinie. Jeżeli chodzi o runy, no tutaj standardowy setup, raczej nikogo nie zaskoczymy, że no, Gria Triumfa, Tenacity, Conquerora, no i Sudden Impact i właśnie runkę też Hunter, żeby mieć troszkę więcej golda. Nie ma tutaj żadnych jakichś fikołków, w enemy teamie nie ma zbyt dużo zasaków, więc Amfliczyk nie jest mu potrzebny. Matchup na Sylasa, raczej nie chcemy się na początku bić. A jak to zawsze bywa na Katarinie, po prostu chillujemy, fajnie tej kół na pierwszym levelu, żeby zaslitować wszystkie trzy kripki. No i czekamy do trzeciego levela, wtedy właśnie spajkujemy. Też warto przypomnieć, że to nie jest gra na jakimś wysokim challengerze. On tutaj smurfuje w platynie, ale zarazem też testuje nowe buildy. Więc zobaczmy, co tutaj w tej grze nam wykręci. Generalnie na Katarinie teraz jest wiele różnych takich dziwnych taktyk, że tutaj gramy tego właśnie tego, nie wiem jak on się nazywa, taki filetowy, śmieszny, co gra, działa jak Erka Swaina, czy też na przykład Hardsteela, którego w tej grze on tutaj zagra i będzie miał naprawdę dużo HP. Więc tutaj zobaczcie, że dał się spuszować, no ale też tak fajnie sobie teraz w tym momencie przytrzyma wave'a. No i czeka na trójkę, żeby móc cokolwiek zrobić. Jest tu już Rek'Sai, więc jeżeli on teraz flashuje, no to on tutaj nie żyje. Od razu Ignite. No i wyczekał. Czekał z tym E, czekał z tym Q, no żeby polecić za nim, jak on splashuje. Ale od razu rzucił Ignite'a, żeby od razu zredukować healing Sylasa. No i tutaj zobaczmy teraz, jak się zachowa na tym wave'ie, bo on tutaj jest w takim spocie, że będzie się do niego pushował, ale też za bardzo nie chce chyba zrecallować, bo po pierwsze, no, ma wystarczające HP-ki, a Sylas stepuje od razu i by to dopuszował, więc trochę by stracił. Więc tutaj wydaje mi się, że może troszkę jeszcze przeczekać. Plus no jest idealny spot, żeby jeszcze Rek'Sai przyszła na jakiegoś Riganka. Temu teraz tutaj fajnie przytrzyma. Fajnie teraz zasitało te dwa kripki, to trzeba mu na pewno przyznać. No i na spokojnie. Tutaj, no niektóre trzeba zostawić. Teraz na pewno Sylas jest trochę silniejszy. No tutaj stawia sobie tego Daggera. No i potem kręci jakieś sztuczki. No i teraz fajnie, znowu tutaj Rek'Sai przychodzi, ale tą Katariną naprawdę widać, że tutaj zna ten matchup i z Gracją gra. Jest Rek'Sai, od razu wchodzą, autos, czeka na jakiś podrzut. To jeszcze warto, żeby nie stracić wizji, czekał bardzo długo. Fajnie teraz wyłapał, no i fajnie sobie zostawił dagger, tak żeby potem znowu do niego spaść. Więc to naprawdę całkiem świeże. To jeszcze krypki są, więc pewnie je przepuszuje, gdzieś tam zrecalluje, no to jest większa bitka. Fajnie wydodżował na tej Rek'Sai. On tu jeszcze coś czuje. No, Swain jest do zabicia, więc jeżeli Rek'Sai by sfollapowała, no to on tutaj mógłby umrzeć, no ale tutaj się chyba nie zgrali troszkę. Więc po prostu prosty recall, no tutaj już musiał. No i kurde, ciekawe, bo no, pół HP ma tylko, odpalił sobie potkę jedną, no ale szybko dobiegnie i przynajmniej nie straci zbyt dużej ilości creepów, chyba tylko ten kanon umrze. Naprawdę udało mu się tutaj to zrobić, a możliwe, że ma zamysł taki, właśnie będzie teraz chciał przepuszczać tego wave'a i się potem cofnąć znowu do bazy. Więc może po prostu pod to gra. Wygląda teraz jakby tutaj faktycznie chciał to przepuszczać i potem recallować się do bazy. Zagra jeszcze drugi recall w tempo. Nie gra. Tutaj w sumie nie ma po co, nie ma za bardzo golda, więc trochę średnio. No a z tymi HP-kami w miarę okej stoi. Od razu wzraszował buty, też czemu? No, generalnie buty na penetrację są bardzo dobre, jeżeli mamy taki pierwszy zakup, zwłaszcza na takich czempionach jak Katarina, jak jakaś LeBlanc, na jakichś takich asasynach, gdzie chcemy po prostu wziąć buty, no nie dość, że mamy większe pierdolnięcie, bo mamy dużo penetracji, bo to jest aż 18, no to jeszcze fajnie możemy roamować, całkiem szybko biegamy. Patrzcie, jak się zatrzymuje. To jest taki dosyć nietypowy jego movement, że tutaj chodzi i klika czas na jakiś czas S, żeby po prostu się zatrzymać. I tak idealnie trzyma na zasięg tego Sylasa. Tutaj musi albo zbajtować na Rek'Sai, które już blisko do niego podchodzi, albo po prostu przyczekać grzecznie na te kripki, rzucić sobie jakieś Q-ska. Oj, tutaj bardzo daleko złapał to na tym Sylasie. Ujojoj! I tutaj złapał na samym krańcu. Fajnie rzucił R-kę, fajnie rzucił Q, tak żeby nie wchodzić za głęboko i nie umrzeć, a zadać też tam jakieś obrażenia. I sam fakt, że tutaj złapał tego level upa, no naprawdę godne podziwu. Jest jeszcze ten Kane, więc no, on tu będzie miał ciężko. Fajnie, czy uda mu się jakoś to scesować, czy będzie na tyle silny i na tyle będzie miał presję na tym Kane'ie, że będzie w stanie to zrobić. No, nie udało mu się, więc
Fajnie sobie teraz to zaschituje, cofnie, no i naprawdę teraz jest świeżo. Tutaj pytanie, czy on po prostu chciał wejść, zadać jak najwięcej obrażeń, żeby Rexy potem mogła zabić tego Slasa, czy może wiedział, że dostanie level up i przeżyje? Na pewno sprytnie to wymyślił. Ale zanim tutaj wrócimy na linię, zobaczmy co ma do powiedzenia sponsor tego odcinka, Betclic. Dobrze wiemy, że gra Polska na Mistrzostwach Świata w Katarze, a przed nimi nadchodzące bardzo ciekawe spotkanie z Arabią Saudyjską. To spotkanie będzie dotyczyć losu naszej grupy, no jak to zawsze bywa, Polska nie radzi sobie historycznie dobrze na Mistrzostwach Świata. Stąd też mój typ to będzie tutaj, że postawimy sobie na Arabię Saudyjską po kursie 4,90 i wrzucimy na to luźną stówkę. Zapytasz, dlaczego? Wojtek, jesteś antypolakiem? Oczywiście, że nie. No ale tutaj chodzi o to, że jeżeli Arabia Saudyjska wygra, a ich skład naprawdę świetnie sobie radzi, bo wygrali 2-1 na Argentynę, no i też po zrobieniu chłodnego researchu zauważyłem, że większość ich zawodników gra w jednym z dwóch klubów, więc zgranie naprawdę siedzi. No i też chłopaki muszą być w takim gazie po ostatnim zwycięstwie, że może być ciężko ich przeskoczyć. No, Polska w ostatnim meczu, no nie oszukujmy się, nie wygrała jakoś super świetnie. Więc zamiast się łudzić, zbetujemy tutaj Arabię Saudyjską. Jak Polska wygra, no to przynajmniej będziemy szczęśliwi, że Polska wygrała. No a tam lekką stratę finansową, no przebolejemy. No, a jeżeli Polska przegra, no to przynajmniej trochę nam zwróci kupon. No i to spotkanie oczywiście możecie obstawić na Betclicu. Jeżeli się zarejestrujecie z kodem LEWUS, to nawet jeżeli Polska by wygrała, byśmy mogli się wszyscy radować, ale byśmy przegrali ten kupon, no to wy dostaniecie aż do 200 zł free betu. Czyli jeżeli wasz bet nie siądzie, no to te pieniądze, które postawiliście, wrócą na wasze konto w postaci free betu do 200 zł. No i wtedy będziecie mogli je obstawić i jeżeli to już siądzie, no to te pieniądze będziecie mogli na spokojnie wypłacić. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że zakłady bukmacherskie są dostępne tylko dla osób pełnoletnich, no i żeby grać rozsądnie, no ale przede wszystkim kapitałem, którego strata nie będzie nas aż tak boleć. Na tyle było tyle, wracamy do odcinka. Swoją drogą, to jest jeden z tych chińskich streamerów, który faktycznie jak streamuje, to streamuje tak jakby streamował, że naprawdę gęba mu się nie zamyka. Zwyczaj właśnie jak oglądaliśmy tych chińskich różnych streamerów, no to oni grzecznie, cicho, jak coś tam trzeba, czasem się wydarli. Ale tak to generalnie raczej focus on gameplay. Tutaj ten kolega, no naprawdę jakby prowadził jakiś wykład z mikrobiologii. Fajnie, fajnie tutaj biega, fajnie biega, szybki jest, więc no tak to wygląda. Ładnie to Q, no oczywiście Qmax jeszcze tutaj wszedł w tego dagera, więc troszkę się odwrócił. Ładnie tutaj wyczaił, wydodżował to. No i tutaj naprawdę do perfekcji, milimetry. Ładnie, ładnie trafił. Zobaczymy, czy będzie chciał wrócić do tego dagera. Najprawdopodobniej tak, jeszcze creepki sobie dobił, więc to naprawdę, no pięknie wykonane z jego strony. Elegancko wyłapał właśnie ten moment. No i Silas tutaj upada. Naprawdę dotrze na tym łańcuchu. On był przede wszystkim kluczowy. No to jest fajne strasznie, jak do tego możemy grać właśnie Katariną. Zobaczymy, co w tej grze kupuje. Patrzcie, on co chwilę zmienia itemy, na które patrzy. To nie jest przypadkowe. No bo Katarina to jest taki champion, na tyle dosyć dziwny champion, że no nigdy nie wiesz, jaki item kupić. Jest dużo naprawdę do wyborów, bo czy to Hextech, Roto Belt, czy to właśnie Riftmaker, czy to nawet teraz tego Hardsteela ostatnio grają niektórzy, czy to on w niektórych grach kupuje tego takiego dziwnego słoinowego buta. No, wybory są nieskończone. To właśnie gramy jakieś na Shortufa, czy to możemy nawet grać Divine Sunderera. Więc naprawdę no, na Katarinie możesz kupić chyba obojętnie jaki item, tyle żeby dawał obrażenia i powinno być ok. Wiadomo, w niektórych grach niektóre są lepsze, no i tutaj od tego to chłopaki wybierają, no ale tutaj jest właśnie duża dywersyfikacja. Nie jest to tak jak na innych czempionach, że po prostu możesz co grę praktycznie kupać dokładnie to samo i będziesz grał tak jak praktycznie każdy inny. No to już jest ten moment fajny, że Q, W, E, cały wave umiera. Tutaj jeszcze fajnie tam podchodzi, rzuci jakiś Q na połku, na połka. Oj, tutaj no, wyłapane. Ej, próba dive'u, ale podszedł idealnie pod dagger, więc on po prostu znalazł to okienko, widział obrażenia i ładnie, fajnie wszedł. No, aż to było tego Slasa. Szczerze? Ten gosek tutaj, no, zaskakuje, bo tutaj to było takie odważne zagranie. Ej, tu było widać tą pewność w jego oczach, tą pewność w jego ruchach, że on wiedział, że to wyjdzie. Nawet się nie zawahał przez chwilę, a to jest ważne, żeby no, bez zawahania wchodzić i grać. No bo potem, jeżeli coś robimy, no i się zawahamy, to rodzi te problemy. Ulala, sprytnie wydodżował. Fajnie, to jeszcze Rexy mu podejdzie i skoczy. Tutaj trzy blinki tym szumpo i flashem. I naprawdę gostek na tym Swainie, no troszkę zrobiony w bambuko, mógł się lekko zdziwić.
Tutaj jeszcze jakaś walka z Rek'Sai, z Sylasem. Ale on właśnie tutaj robi. Rusy Daggera wskoczył do przodu i Dagger podniesiony i miał do czego wracać, więc tutaj naprawdę no to jest czyste. Tutaj recall przy ścianie, no bo jak wreszcie jakby działa się jakieś dymy, no to od razu klika sobie W, E i wraca. No, ma już 10 stacków na właśnie Dark Sealu, ale tylko dwóch zabił, dwóch kolegów Strzeżer Huntera zniszczył. To też ciekawa sztuczka. W, E pod tym towerem, no i milimetr tam zyskujesz. Będziesz na tej linii o pół sekundy szybciej. No i czasami wiadomo, że zbyt dużej różnicy nie ma, no ale tutaj na przykład dostał expa z tego jednego creepka więcej. Więc no takie makro, znaczy takie mikro właśnie zagrywki na większym obrazku robią całkiem różnicę. Generalnie cokolwiek robicie, no to ludzie, którzy robią to lepiej. No właśnie, czasami się wydaje, że na przykład z początku, no są na przykład słabi, coś robią źle, no ale to dlatego, że grałem na lepszych przeciwników. Ale jest wiele takich mini smaczków, których nie do końca widać, albo nie do końca wy możecie używać, no i potem może właśnie one robią różnicę. No i to jest taki jeden z nich. To jest tym naszorem, już naprawdę szybko bierze ten tower, więc wziął sobie 5 plate'ów, więc to jest 1500 golo za to dostał. Więc no to nie są przelewki już. Panie, dwa daggery setupowane, idealnie, żeby sobie zwanshotować wave'a, wave zwanshotowany. No i sosu ma bardzo dużo. Teraz pytanie, co zrobić z tym sosem, bo teraz jest ten moment ciężki, gdzie trzeba wybrać, jaki item kupujemy. Idzie w Demonic Embrace. Ciekawy wybór, że jeszcze nie kupuje tej żadnego mityka, ale jeżeli potem będzie chciał zagrać Hardsteela, no to późno zacznie go stakować. Więc tutaj na razie ten gameplay, no jest prosty, nie wymaga zbyt dużo, ma 3 level przewagi. Raczej off cooldown, jakby w niego wszedł, to po prostu go zabije, no ale tym Sylasem no nie jest debilem, nie jest głupi, nie będzie nic kontestował, po prostu grzecznie stanie pod towerem. Więc to jest ten moment, w którym większość już rzeczy po prostu wygląda, no dosyć trywialnie, oj. Ciekawa zagrywka Kayna, że ku nie trafił, no ale po prostu chcemy grać bardzo proste League of Legends. Puszujemy mida i potem szukamy jakichś zagrywek właśnie gdzieś na mapie. Cyk, pyk, pyk, tutaj nie ma co się przepychać. Teraz może zejść do bota, bo tam się coś dzieje. Tam znajdą, no ale tam koledzy zabili. Odpala mu się takie dziwne rzeczy, no tutaj już, no już ma troszkę wywalone. Piękna herbatka. Tutaj koledze, no nieźle tutaj lata szczęka. Dużo gada. Fajnie, tutaj wracamy do kontentu. Oglądają najlepszych graczy. No bo czasem można zrobić jakiś ambitniejszy content. Tak jak ostatni. Ten o tym, jak Dragon X wygrał Awardsy. Bardzo fajny film, wydaje mi się, że popełniłem. A niestety nie zdobył on takiej aprobaty. Znaczy aprobatę widzów zdobył. Wielu napisało, że bardzo fajny, no ale większych wyświetleń nie ma, bo tak działa YouTube. Może to po prostu nie są treści, które no widzowie chcą oglądać. Ale polecam sprawdzić, jak ktoś nie widział. No i wychodzi na to, że w sumie po co się starać, jak można odpalić sobie tę gierkę, popatrzeć, jak ktoś gra i wtedy wyświetlenia wpadają. No ale wiadomo, robimy czasem ambitniejszy content, czasem taki mniej ambitny jak ten, ale wydaje mi się, że też nawet całkiem w porządku. Kupił Demonic Embrace'a i teraz będzie chciał testować tank itemy, które no, są całkiem OP. Całkiem silne są te tank itemy, są one mocno zmienione w presezonie. To w sumie jedyne, co się zmieniło w presezonie, tak na większą skalę, nie licząc jeszcze troszkę tej zmiany w lesie. Ale itemy, no to głównie zmiany itemów pod tanka. Jeszcze no, Rod of Ages wróciło, no ale no, nie oszukujmy się, to Rod of Ages no, wieje strasznie mocno chujem. Jak tyle razy sobie grałem, no to bardzo wolno jest, wolno się stakuje, na koniec końców i tak nie daje takich obrażeń, takiej przeżywalności, żebyś chciał je grać. No wiadomo, może tam niektóre czempiony dadzą radę na nim, no to nie wiem, czy na przykład takiej Cassiopeii nie lepiej po prostu grać z jakąś maską czy czymś, chociaż no wiadomo, dużo zależy od gry. No może naprawdę, może to wprowadzi trochę więcej różnorodności do tej gry. No bo nie oszukujmy się, że itemy w LoLu zawsze mają taki zamysł, no chcemy, żeby itemy były takie, że odpowiednie itemy kupujemy w odpowiednich przeciwników, no ale koniec końców i tak zwyczaj 90% czempionów ma ustawiony build path i co gry gra to samo. Wiadomo, troszkę się to zmieniło w ostatnich czasach. Coraz więcej jest tej różnorodności, to już nie jest sezon czwarty, gdzie na każdym midlanerze kupowałeś Morello. Ale to jeszcze wchodzi? No, ale to już są takie obrażenia, że koledzy spadają na fundę. No, ale fajnie. Wchodzi, mieczyk pod siebie, mieczyk na przeciwnika, zaczyna się kręcić. No jak on wychodzi z range'a, skacze z powrotem z E. Takie podstawowe zagranie na Katarinie. No jednak
To ono jest kluczowe. No to jeszcze ktoś mu chodzi za plecami. Ciekawe, gdzie kolega mieszka. Czy na jakimś trap house'ie, czy może ma jakąś willę, bo jest streamerem z milionowymi zasięgami. Czy może na przykład w jakimś akademiku jest studentem. Różnie to bywa z tymi streamerami. Nie wiem jak w Chinach, nie wiem, akurat tego typa, no nie znam. Nie jestem aż tak zagłębiony w chińską scenę. No jednak, że nie umiem chińskiego, no też tam jakoś nie zagłębia się już to aż tak mocno w tą kulturę, żeby znać tam skurczybyków. No ale kultura chińska jest dosyć utrudniona dla takich zwykłych śmiertelników. No bo jeżeli nie macie numeru, jeżeli nie macie numeru chińskiego, nie macie tam chińskich jakichś innych rzeczy, nie umiecie mówić po chińsku, to naprawdę ciężko jest się w tym świecie poruszać. Zwłaszcza, że tam, bo wszystko jest inne, nie ma Google'a, nie ma YouTube'a, nie ma innych, fajnie tutaj wchodzi. Fajnie się kręci. I tutaj. Zobaczymy. Ten Swain, no jest lekko. Oj. Ucieknie? No, bez szans. Za głęboko wszedł. That's what she said. Kupił Frostfire'a, ale jednak chyba stwierdził, nie. Cofnął. Kupił znowu. Co on wyprawia? Swoją drogą bardzo ciekawe, że on gra Katariną. Asasynem, 19 minutę mamy, a on cały czas nie zmienił trinketa na czerwony. No i też ta gra, zobaczcie jak szybko się wymyka spod kontroli. Jeszcze przed chwilą byśmy powiedzieli, że to jest taki stomp, że przeciwnicy mogliby już klikać FF-a, a jednak cały czas walczą. Uj, tutaj te kółka z tego Sunfire'a całkiem mocne. 2800 HP ma na tej Katarinie, całkiem ciężko jest go zabić. I teraz też będzie... całkiem sporo bił, nawet z tego samego Berna, Conquerora. No jest też z tego Gauntleta. Nie, coś koledzy poddymiają, ale nie do końca jestem w stanie zrozumieć ich intencje. Kawa zagraje normalnie tak, jakbyś tutaj kręcą się i tak, no udają troszkę niedostępnych, troszkę chcą coś zaatakować. No nie wiem, bałem się typową twoją koleżankę z liceum, gdzie nigdy nie wiadomo o co jej chodzi. A potem koniec końców, zamiast zainicjować coś, zrobić ciekawego, to spierdala i tyle się z tego kończy. No i tutaj, jak to zwykle bywa, powrót do normalności, lekkie strachy, lachy porobione, no ale teraz można wrócić do farmienia creepów. No i co on tutaj robi? Nie mam pytań, ale wygląda jakby uciekł, jeszcze tutaj troszkę bajtował. Fajny, uj... No i strzał, no nie wiem, pomylił tutaj odwagę z odważnikiem, to jest... najgorsze co można robić, i to nie jest tak, że robią to jacyś noby. Każdy kto gra w tą grę, zawsze ma taki moment, że jest, no jest strasznie silny, no i zamiast zagrać grzecznie, zgrupować się z drużyną, skończyć powoli i spokojnie, zdobyć punkty, no to biegniesz tym jebanym midem i próbujesz robić jakieś poddymki, skillczekować przeciwników. No ale wiadomo, możesz być lepszy, możesz próbować ich zaczarować jakimiś zakazanymi kombinacjami. No jak wyjdzie to spoko, masz klipa na TikToka. Ale jak nie, to prawdopodobnie przegrasz grę. No i nawet jeżeli jesteś lepszy, nawet jeżeli potrafisz zrobić jakieś dziwne sztuczki i zagrywki, no to nic to nie zmienia. Nic to nie zmienia, no bo niektóre rzeczy nie da się zaoutplayować. Nie zaoutplayujesz Orna, nie zaoutplayujesz pięciu kolegów, którzy są na tobie, bo oni po prostu cię walną z autoataków, pyk pyk, młotkiem po głowie, dostajesz stuna i umierasz. No i tutaj Nashor wpadł na konto. Kolega zakupił zegarek. Pamiętaj, wrócił do farmienia. Weźmy sobie jeszcze te kurczaki. No i całkiem szybko on poszły te kurczaki, no jest mocno zlidowany, więc całkiem szybko je robi. Ale teraz kampy w dżungli to naprawdę jakaś katorga. Jak na przykład, nie wiem, grasz jakąś LeBlanc, jakimś innym champem, który nie ma zbytnio dużego depsa, nie opiera się na jakichś prostych kombinacjach, no to zrobienie sobie solo blue buffa na midzie to naprawdę good luck. Tutaj nie wiem co za bardzo kolega robi. Kręci się, kręci. Może jeszcze jakiś zegarek, żeby wykrętkę złapać, ale suicide'ował się. No ewidentnie widzimy, że jest lepszy od przeciwnika. Ale co on tu wyprawia? On tutaj się prosi o to, żeby no, przeciwnikom podać na tacy, zrobić tak zwanego kelnera i podać im 17 LP-ków. Bo co on odpierdala? Nie mam pytań. Niby taki dobry, tutaj byśmy się spodziewali gameplay najwyższych lotów. No, a dobra sprawę, Gostek jest jebanym trollem. Tak samo jak tutaj cała jego drużyna. Próbuje coś zrobić. Ale no nie wychodzi. Może w końcu się uda i na przykład za 5 takich akcji kiedyś mu jakaś siądzie i będzie tam popularny na chińskim TikToku. No i w sumie jako taki streamer taki playstyle może oddawać, a potem wchodzą ludzie i myślą jakiś nie wiadomo kim i zawsze robisz takie rzeczy. No niestety, tak to w życiu bywa. W League of Legends tak samo jak w prawdziwym, na jakimś Instagramie, na czymkolwiek, zawsze tak bywa.
No, pokazujemy te lepsze momenty. Na smutku, płaczu i troli zazwyczaj no, gdzieś tam chowamy. Zazwyczaj na Instagramie, jak ktoś wstawia, no to wstawia jakieś zdjęcie z 10 dupeczkami w klubie, jak je tam pyk pyk bajeruje. A jak siedzi sam na piździe w domu, smutny i samotny przez cały miesiąc, do tego nie wstawi. Cisza. Więc tak to właśnie wygląda. Dlatego uważajcie na te wszystkie spirale, pułapki, które niesie ze sobą, czy to Instagram, czy TikTok, czy wszystkie inne social media. Ale w sumie, co ja tu pierdolę? No ale no muszę o czymś pierdolić, bo jednak no po to tutaj przyszliśmy. A kolega w tej grze, no nie robi zbyt dużo rzeczy, żebyśmy mogli powiedzieć coś na temat gry, no bo teraz stoją na midzie. Plan jest taki, że co? Drake za 180 sekund, Nashor tak samo. Możesz przepuszczać mida, potem zabrać coś o side, no i może poszukać jakiś zagrywek. I robię to, weźmy sobie mida. Klasa, w międzyczasie wali się jego teammate na bocie. On tutaj też coś tam knuje. Do tego kanona, ale lekko odważnie do przodu. Tutaj fajnie E, W od razu pod siebie, jakiś Q, żeby napać reset na daggerze. Tutaj zgrupowali się, więc tutaj, jeżeli będzie miał jakiś setup fajny, może coś wyłapać. Kręci się, kręci, kręci, kręć. Weszli w jego dagger. Idealnie. Flashuje, odstreszował od Zai, żeby nie zostać przypadkiem piórkami. Tutaj ten Swain, no, robi go jak robi. Udało mu się tutaj uciec. Teraz pewnie poczekałem na Swaina, aż spadnie R-ka. Zagrywka. Jest jakiś dagger, no ale jest tutaj ciemno, nie mają wizji, więc za bardzo nie mają czegoś, nie wiedzą czego się spodziewać. No i to jest lekki mankament. Że jak jest ciemno, to nie wiadomo co można zrobić. To tak trochę na ulicy. Ale tutaj fajnie wykręcił, tego jeszcze wyłapał. Elegancko skoczył z powrotem, żeby wydodżować. Ulala, kolejny skok, no tutaj te resety są. Z Ornem raczej nie ma się sobie na ten Orn, ma tutaj pierdolnięcie. Ale jeżeli będzie go tak powoli grał, to właśnie tempo na swoich cooldownach, robi combo, wchodzi, wychodzi, teraz jeszcze ma R-kę, no to go fajnie zabije. Więc tutaj fajnie to zagrał. Mega świeża zagrywka. Ten Gostek tak świeżo to zagrał, że teraz ty musisz świeżo kliknąć w ten przycisk i zasubskrybować ten kanał, żebyśmy przegonili czekolada. Skoczy do trapa, pamiętajmy, że do wszystkiego można skakać, jakichś trapów, ludzi. Bardzo już nie, bo to usunęli kiedyś. Ale na trapu na pewno można skoczyć. Fajnie, skaczesz za trapa, odbijesz się od razu. No i jest fajny skoczek. Jeszcze jak skoczysz tym ulepszonym trapem, to dopiero jest fajne na Katarinie. Generalnie bardzo mi się podoba ta nowa mapa Hexeczowa. Wydaje mi się, że fajnie. Fajnie dodaje barwy, jeżeli chodzi o League of Legends. Naprawdę troszkę więcej się dzieje. Coś innego wreszcie, a nie ciągle to samo nudne, zdechłe, samo Ners Rift. No, zdechłe. W sumie jak odpala się to, no wtedy jest zdechłe. Kupię tutaj jeszcze Medjaya. 8 staków, no ale no jak wejdzie jakiś teamfight i wyłapie, no to spoko może tu być. No i tutaj przed Drake'iem jego koledzy, zamiast grzecznie poczekać na Katarinę, która no nie oszukujemy się, ma wszystko co ich drużyna ma do zaoferowania, no to odwalają jakieś kongo i się wywalają. Tak też można, no ale tutaj jest starcie 3-4. Zobaczymy coś z tego zrobią. Luźne wejście, Q, autos i staki na konkurorze wpadły. Troszkę bawi się w ciuciu babkę z tym kolegą. Ale jeżeli ma daggery, to właśnie fajnie tutaj mógł to rozegrać w ten sposób. Jak tutaj Rek'Sai, no i tutaj wygląda jakby miał to sklinapować. Więc naprawdę taką Katariną z Conquerorem i właśnie takimi tamami pod tanka z tą maską, no fajnie możesz tam popalić koleżki, koleżków, jakichś tanków i fajnie szydujesz. Zwłaszcza, że te cooldowny są dosyć niskie, jeżeli łapiemy resety, więc można grać w parę komp. Idzie szukać gdzieś tej Zai i patrzcie jakie fajne teraz. Wyłapał, zobaczył, że ma, że może rzucić R-kę, że ta R-ka na dole zaczęła mu się świecić na czerwono. I od razu jak widział, że ona tam jest, no to rzuca R-kę. Żeby, jeżeli ktoś recalluje, no to od razu mu przerwał recall. Więc to jest naprawdę ciekawa zagrywka. W sumie nie widziałem, żeby ktoś inny tak grał na Katarinie, że po prostu wchodzi i widzi w ten sposób, czy ktoś jest w krzaku. Fajny trik, żeby sprawdzić, czy na przykład face checkujemy krzak, czy ktoś nim stoi, czy nie. Prawda, ma mały zasięg, ale zawsze wiemy więcej. Walczy z tym Ornem. On go tutaj robi, no ma 4 levely do przodu. To jest najważniejsze co by musiał zrobić, no to zdodżować tego kręciołka. On tutaj na... jest 1-5. Ale tu wydaje mi się, że może złapać reset. Ujujuj, jakby tutaj milimetr
milimetr więcej, zapał breset i by zabił koleżkę. Sprzedał jeszcze buty, kupił Ramadana, no to już jest taka zakazana kombinacja. Paradoksalnie buty nie są aż tak potrzebne, bo dużo skacze tam Katarina, więc movement speed jakoś przeboleje. A Ramadan na pewno, no w ekwipunku każdego maga musi się znaleźć, jeżeli mamy 6 itemów. A tutaj coś rozkminia na temat itemów. Zadał 5700 z tej maski. Naprawdę to palenie całkiem spore, no ale no głównie spalił ludzi takich jak Ornn, dlatego tak to wyglądało. No i kupił sobie co? Kupił sobie podkę jeszcze też dużą, pod tanka, no pytamy czemu. No generalnie podka pod AP nie jest mu do niczego potrzebna, a im jest bardziej tanki, no tym więcej zada obrażeń, bo po prostu będzie mógł się dłużej kręcić po i nie umrze. A no w tym momencie tankowności to jest jedyne co potrzebuje, bo no APka damage'a generalnie ma bardzo dużo i raczej więcej nie potrzebuje. Jest tak samo jak na przykład na Vayne niektórzy grają, że tam kupisz 2-3 itemy pod damage on hity, a potem już wszystko altej ładnie przeskoczył, jeszcze dla ci teraz tego i ucieknie, jest jeszcze ten dagger, oj tutaj te obrażenia, wyłapał na wykrętce, zabił tą zaję, ale tutaj ciekawie zaczarował. No ta gra to taki typowy deathmatch, bo właśnie jakieś takie skill checkowanie i różne ciekawe zagrywki, no wywalił się już tutaj 5 razy, no większość tych dętek nie była potrzebna, ale naprawdę fajnie, taki showreel jego umiejętności lekki. Teraz chyba zastanawia się nad zmianą itemka, myśli nad tym śmiesznym butem, daje to, pójdę teraz tego buta, no co się rozkłania na temat tego co to robi, więc teraz idzie z butem. Pokaz kolejnego itemu pod tanka, zwłaszcza jeżeli są takie dłuższe fighty, to ten item strasznie oddaje, bo to jest taka, na dobrą sprawę, R-ka Swaina, którą daje ci ten item, że jeżeli wchodzisz w kombat, im dłużej stoisz, też tam stack i potem bierzesz dodatkowe obrażenia. Tutaj wszedł, łapał parę stacków. Zastakował mu się ten item. O, to chyba liczył po chińsku, tak mi się wydaje, no nie jestem ekspertem. Ale maga wystakowanego. Jeden dagger, skoczy dalej, kręci się, ale to jest no, Ornn idealnie złapał ten podrzut. To już wchodzi, no mało ma HP-ków, ale no zobaczymy, może to jeszcze kogoś czyści. Pewnie prawdopodobnie gdzieś tu skoczy z powrotem. Ornowski, no umarł od tego spadającego dagera. No i no Sylas raczej też bez szans, bo dostanie zaraz jakieś ER. No i tyle z tego będzie. Rek'Sai. Fajnie to rozegrała. Ale skoczył i zabił. 22 kile na jego koncie. Jedna osoba żyje. To jest Drake. Zobaczymy jak sobie poradzi. Jeden na jeden na Kayna. Nie ma tutaj żadnego Omniwampa, więc no, na tym blue buffie zbytnio się nie wyleczy. Ale fajnie, zostawił nożyk jeden drugi. Zobaczcie jak zrobił Kayna. Wszedł, skoczył, wskoczył jeden drugi nożyk. No to było naprawdę świeże. No i też te obrażenia robią wrażenie. Proszę sobie zrobić tego Dragona. No i naprawdę damage z tej maski Demonic Embrace w tej grze no jest potężny, więc tutaj naprawdę niesamowite value z niej wyciągnął. No i ma teraz Infernal Soul'a. No teraz ma chyba niezłą rozkminę na temat tego, czy może nie zmienić tego itemu, ale chyba no będzie się bez zmiany. No i znowu E do portalu Rek'Sai, tak też można pani wykorzystać, żeby szybciej dojść. No więc jakaś bitka. Taka na idealny moment, wchodzi po trapie. Startupuje dagger, no i tutaj elegancko mógł się zakręcić na wszystkich, no i teraz jeszcze dagery na dagerach, taniec ostrz, taniec dagerów tutaj, no i chyba po prostu skończą grę środkiem. No i to było na tyle w tej grze, fajnie tutaj zastępował, fajnie pokazał jak właśnie działają nowe itemy na Katarinie, no i też jakie tutaj komba wykorzystywać, wydaje mi się, że o wiele fajniej to wyglądało niż w przypadku Cat Evolved. On tutaj fajnie tak grał, więc trzymajcie się i dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, łapa w górę, sub, komentarz, no i follow na Instagramie, trzymajcie się, cześć, pa!